Proszę bardzo, kręć kołem fortuny. Kręcenie się na karuzeli. Czas razy dwa. Okej. Okay. Więc mamy karuzelę. Mamy olej w kocu, bo jest zimno. Czas, start. Jak to się ciężko kręci, ja będę miał takie zakwasy. No więc dzień dobry. Kto dzisiaj będzie wykonywał dłużej swoją czynność, wygrywa. Najpierw Ola wylosowała na kole fortuny, jak już ona przegra, to potem ja wylosuję swoją czynność na kole fortuny i będę ją robił. Pogadajmy o zasadach. Jak mogliście zauważyć, akurat przy Oli czynności było czas razy dwa. Ponieważ na kole są różne poziomy trudności wyzwań, no to właśnie akurat tutaj na koniec będziemy mnożyć Oli czas razy dwa. Ale spokojnie, ona nie będzie się tak tylko tutaj kręcić. Swoją drogą, jak się czujesz po około 2 minutach kręcenia? Spoko. Ręce mnie trochę bolą, że muszę się kręcić sama, nie? Do każdej czynności przygotowałem koło fortuny z wyzwaniami, które Ola może robić do woli. Dobra, czy możesz mi już kręcić? Bo mi ręce bolą? Zaraz się zakręcę. Ja nie mogę, ale dziwnie. Paweł, ty jesteś tak ciężki, ja nie mogę kręcić tego z tobą. Weź zejdź. Każde z tych wyzwań dodaje Oli dodatkowe 2 minuty czasu. Znaczy w twoim przypadku w sumie to dodaje ci 4 minuty Dobra, czasu, bo twój czas jest razy 2. Możesz zejść? Jesteś ciężki. A nie chcesz zakręcić? Chcę. Musisz zejść i iść po linii prostej. Dobra. I wejść. Okej. Po prostu iść po linii prostej. Zaliczyło? Zaliczamy. Tak jak mówiłem, kołem możesz kręcić kiedy chcesz. Chcesz od razu jeszcze raz? No. To zaraz. Bo zanim Ola zakręci drugi raz, to fajnie by było, jakbyś zasubskrybował kanał. Sprawdź, czy ten czerwony przycisk jest u ciebie tam na dole szary, bo prawie połowa z was dalej tego nie robi. Także sprawdź to koniecznie. Przypominam, że filmy są codziennie o 14:00 i jak zostawicie tutaj 30 tysięcy łapek w górę, to nagramy kolejny film tego typu. Aktualnie minęło już 5 minut 48 sekund. Czyli 12 minut prawie plus 4 minuty. Tak, czyli już bardzo dużo. Kręcę. Co tutaj wypadło? Zrób 10 przysiadów. Na tym? Na tym. Ale przysiady to po prostu co mam, tak? No, tak. Dobra. Nie tak szybko. 7, 8, 9 i 10. No i masz usiąść. Jakbyś chciała zakręcić kołem, to mnie wołaj. Stara kobita. Siedzi na placu zabaw w kocu i się kręci. Dobra, ja chcę zakręcić, ja na tym zdobędę dużo czasu. Kurwa, odejdź! Naciśnij. No nie mogę, bo muszę się kręcić. To czekaj, ja cię zakręcę. No nie tak mocno! Jeszcze raz. Jeszcze raz? Ale daj mi telefon, ja zakręcę. Stój przez 2 minuty. Musisz stanąć. Nie, ale stój, ale kręć się dalej. Nie zrozumiałeś zadania, no dlatego tak, cię wybaczam. No? Musisz stać. Kręcąc się. Przez 2 minuty. Ja nie dam rady tak kręcić, Paweł. Nie dam rady tak kręcić. No to ja cię będę kręcił. No. Ogólnie dla Oli utrudnieniem jest nie tylko to, że ona się kręci w kółko, ale też to, że musi właśnie sama się kręcić w sumie, bo to wymaga od niej dodatkowego wysiłku. I dla mnie też jest to wysiłek, także lajka zostawcie. Ja nie dam rady tak długo stać, bo przed chwilą mieliśmy śniadanie i mi zaraz będzie się to śniadanie zwracać, Paweł. A stanie jest jeszcze gorsze. Swoją drogą, na kole fortuny masz coś takiego jak zamiana kierunku. Ja nawet nie wiem, co jest na tym kole fortuny. Ja już mam dosyć. I uwaga. Dobra. Kręć się sama już. 2 minuty minęły. Minęło aktualnie 10 minut 30 sekund. Jak rączki? Dawaj mi koło fortuny, ja chcę więcej czasu. Ja będę cały czas kręcić. Kręć za mnie. Traf do celu z łuku. Dobra. Kręcąc się. Tylko ja przygotuję cel, także no jeszcze dobra, chwilę musisz dawaj kręcić. Szybko. Masz łuk? Ja ci go kładę i ja cię teraz kręcę. Ja nawet tu nie trafię przecież przez to, że ty mnie kręcisz. Tylko... Przecież tego nie da rady napiąć tak mocno. Tak, dobra, kumam. Jak trafisz w cel, no to wtedy zyskujesz 2 minuty. Jeżeli nie trafisz, no to nic nie tracisz. Próbuję. Dobry strzał to był. Ja muszę to tak zrobić po prostu i puścić. No okej. Okay. Nie wiem, czy to tak da radę. Bo jak to zahaczyłam, to to... Nope. Weź tę łuk ode mnie, dobra? Dobra, kręć się dalej. Już? Chcesz kolejny raz koło? Ja po prostu się wytrzymuję tu. Kręcę ci kółkiem. Dzisiaj na siłowni nie idziemy, nie? Stój przez 2 minuty. Znowu? Tak. Ja pierd... Jak siedzisz, to jest jakoś łatwiej. Tak bardziej mi się kręci w głowie, jak stoję. Albo może to jest kwestia tego, że ty kręcisz, a nie ja. Być może, bo ty nie kontrolujesz teraz ruchu. Swoją drogą, ja celowo nie liczę Oli wyzwań, żeby nie wiedzieć, ile dokładnie czasu uzyskała. W ten sposób ja, robiąc swoją czynność, nie będę wiedział, kiedy ją pobiję. A mi już jest tak niedobrze. Serio. Ja mam nadzieję, że zaraz od razu kręcisz. Mam nadzieję, że będzie, że muszę się zatrzymać i siedzieć. Tak, jestem w kole. Dobra, kręć się sama. Od razu kręcić kołem? Tak, ja nie mam czasu. Dobra, kręcę. Kręć się maksymalnie szybko przez 30 sekund. Ale takie na pocieszenie minęło już 17 minut i właśnie przy 17 minucie cię kręcę. Jak się bawisz? Jest spoko. U mnie gorzej. Dobra, kręć się sama. Ja
nie dam rady. Nie, nie dam rady, Paweł. Dasz rady? Nie dam rady. Kręcić cię, czy chcesz już zejść? Nie wiem. Kręcę cię powoli, póki co. Nie, ja muszę zejść, Paweł. Zatrzymaj. Musisz zejść? Zatrzymaj. Nie, nie jestem w stanie. To czas, stop. No dobra, już jest okej. Ale jak otworzyłam oczy, to ty byłeś i tu, i tu. Nie róbcie tak. Wytrzymałaś 17 minut 30 sekund, plus nie wiem ile wyzwań zrobiłaś. W każdym razie Ola osiągnęła tyle czasu. Nigdy więcej nie idę w żadną karuzelę. Nie idziemy do żadnej Energylandii. Idziemy do aut. Swoją drogą zapomniałam powiedzieć, jaka jest wygrana. Dzisiaj jest 500 zł do zgarnięcia. To dużo. Przepraszam za moje, ale ja się tak źle czuję. To jest po prostu tragedia. Jak można się czuć po karuzeli? Jako dziecko przecież się tak cały czas kręciłam. To ja zanim stąd uciekniemy, wylosuję moją czynność. Kozłowanie piłką do kosza. To jest mega ciężkie. Musisz cały czas kozłować. Cały czas, przestać. Bez przerwy. No to ciężkie ci się wylosowało. Jest oczywiście koło fortuny, na którym są też ułatwienia i są też utrudnienia. Trzeba jechać kupić najpierw piłkę. Dokładnie, także my jedziemy kupić piłkę i widzimy się na boisku. Pato, pato, jakie otrikały. Haha, widziałaś? Minęła około godzinka. Jak się czujesz? Ogólnie w aucie było ciężko, no w aucie też się jest w ruchu, ale już teraz jest okej, już tak emocje opadły, że jest dobrze, ale mój błędnik dzisiaj to po prostu jest jakaś tragedia, nie? Jak widzicie, jesteśmy już na boisku, mam piłeczkę, możemy lecieć z tematem. Proszę bardzo, przejmujesz kamerowanie. Czas start, czemu nie kozujesz? Czas start już? Dobra. Ej, ale to nie jest takie łatwe, ta piłka jest badziewna. To no nie jest jakaś super. No nie jest super, albo podłoże nie jest super. To jest specjalne podłoże do kosza. Jeszcze jedna rzecz, wywnioskowaliśmy jak jechaliśmy autem, że moje zadanie jest dużo łatwiejsze niż Oli. Oli się trafiło chyba najcięższe zadanie z koła fortuny, dlatego też. Tak, no nie było to jakieś ciężkie fizycznie. Ale było ciężkie dla Oli błędnika i tak dalej. Dlatego też ja za dobrze wykonane zadanie z koła fortuny dostaję tylko minutę. Także trzeba dużo tym kołem kręcić, dlatego dawaj kręć mnie od razu. Dobra. Traf do kosza. Traf do kosza, dobra. No i tutaj tak jak było z Oli łukiem, jeżeli nie trafię, no to po prostu nie zdobywam minuty. Tak. No i musisz złapać ją, jak ona kozłuje się. No tak, 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 nie może mi się przerwać, kozłować. Normalnie jesteś jak ten. Dziewczyno, ja Jordanu szkoda, że nie założyłem. Ja koszykarz jestem. Może mam 1,60 m, ale mimo wszystko 1,60 m masz? No nie, no trochę więcej, no. A podaj mi. Nie, no nie mogę ci podać. Ten tydzień to jest jakiś tydzień filmów aktywności fizycznych. Zero było jedzenia w ogóle. Same filmy jak ćwiczymy, Paweł. Widzicie widzowie, a wy dalej lajka nie zostawiliście, ja nie wiem. I dalej nie subskrybujecie tego kanału. My wam pokazujemy, jak zdrowo żyć. Już wam nie pokazujemy największych jedzeń, największych słodyczy. Bo nie mamy do tego kuchni. No to fakt, tak byśmy wam pokazywali, gdyby była kuchnia. Za to pokazujemy wam, jak prowadzić zdrowy tryb życia. Dobra, zakręćmy kołem, bo mi się już nudzi. Kręcę. Kręć na palcu 10 sekund. Okej, okay, a wiesz, że ja tego nie umiem robić? No dobra, podnoszę piłkę na chwilę. Dobra. Liczę, okay. Ja liczę w głowie. Raz, dwa, trzy. Nie. Nie ma opcji, nie zrobię tego zadania. Czyli co, na razie dwa zadania bez punktów. Ile czasu minęło? Minęło, mój drogi, 3 minuty. Ej, to wcale nie jest takie proste, bo ja mam wrażenie, że już minęło z 10 minut. No. Dobra, ja sobie sam zakręcę. Kręć na palcu 10 sekund. Naprawdę? No się tego nie zrobię, masz. Raz, dwa. Dziękuję bardzo. Jak się czujesz? Po 5 minutach? Nuda, dawaj koło. Może w końcu coś zrobisz? Przydałoby się. Kręcę. Zrób 30 przysiadów kozłując. To nie jest takie łatwe, poczekaj. Nie. Mózg wariuje, bo musisz robić dwie rzeczy naraz. 29. 30. Dobra, łatwiutko. Zmęczyło mnie to trochę, tym bardziej, że wczoraj byłem na siłowni. Tak, chodzę na siłowni, moi drodzy. Był dwa razy i on chodzi. I prawie godzinę biegałem na bieżni. Mnie nogi bolą. Dobra, to kręć, no. Kozłuj i skacz przez minutę. Minutę aż? Tak. 3, 4, start. Ja nie mogę. Ej, to jest męczące. Nie wiem, ile czasu zostało. Super! Długo jeszcze? Koniec. Ja nie mogę. Chwilowa przerwa od kół fortuny. No powiem wam widzowie, że myślałem, że to będzie dużo łatwiejsze. Tak łatwo wcale nie jest, ale musimy ją pokonać. Usiadłbym sobie albo coś. Jest takie coś w kole fortuny. Wiem, że jest. 10 minut już masz. Nice. Plus 2 minuty za zadania. Dobra, dawaj, kręćmy. Dobra. Traf z końca boiska do kosza. Czyli musisz stanąć tu i trafić tam albo na odwrót. Ale nie może mi się piłka przestać kozłować. Nie. Ja pierdolę. To jest fizycznie niemożliwe. No. Ja jakby rzucę ją i od razu będę po nią biegł. No widzisz?
Świetne zadanie. Kręcimy znowu? Kręcimy od razu. Zrób 30 przysiadów kozłując. Ja. Chociaż nie, skakanie było gorsze. Raz. 30, brawo. Trzynaście minut. Ale ci już nudzi, co? Nudzi mi się w fest. Dobra, dawaj to koło, bo ja się tu zanudzę, serio. Możesz zrezygnować. Nie, dziękuję. Traf z końca boiska do kosza. Ale głupota, dobra, ja stąd trafię. To się nie trafię. Dobra, zakryć mi coś sensownego. Postaram się. Broń piłki przez minutę. A, to muszę przed tobą ją bronić. Tak. Dawaj. Ale nie. Nie możesz dużo. No czemu nie mogę? Nie ma zasad. Muszę bronić piłkę. Nie zabrałaś, dotknęłaś mojej ręki. Nie wskakuj na mnie, bo się wywrócę. Ej, co ty mnie podkaczasz? To był faul. Minęła już ta minuta, czy nie? Mam ile można. Ile zostało czasu? 2 sekundy. Uderzyłem cię? Przepraszam. Zaliczone. Tak, zaliczone. Super. Ile czasu mam? 19 minut. Dobra, czyli 19 minut plus 4 zadania. 23 minuty. Dobra, to kręć. Bo już mi się nie chce, a muszę ją pokonać. Wyjdź na rampę. Musimy iść tam i ja mam wyjść z piłką kozłującą na rampę. Tak. Dobra, to chodźmy. Idzie się lajtowo. Pa, nawet skrótem przejdę. Działaś lajtowo. Tu to się dopiero chwilowo odbija, bo to jest miękkie. No. Pa, jakiego trika zrobię. Normalnie, trik życia. Dobra, musisz wyjść na tą rampę. Na tą tutaj? Tak. Tylko poczekaj, bo to trzeba zrobić na patencie. Bo jak ja odbiję piłkę od ściany, to zawsze się z nią dzieje. No. No to było takie... Co naciągane, takie? Trochę trzymaj się w ręce jednej. No nie! Oczywiście, że tak, to teraz było zejść. Ile czasu minęło? 23 minuty. Tą rampę mi zaliczasz? Rampę ci zaliczam. Czyli ile zrobiłem zadań? 5? 5. Czyli mam 28 minut. Tak. Dobra, jestem ciekaw, ile ty masz. Jedziemy do domu, sprawdź w montażu, ile ty miałaś. Ale może być blisko. Może być. Chociaż nie, poczekaj, nie, bo ty miałaś 17,5 razy 2. To już jest 35. To wygrałaś. To nie ma nawet co zadań sprawdzać. A weź spróbuj zrobić kilka tych jeszcze, bo miałeś na przykład zadanie wyjść po schodach z piłką. Wejdziesz? No wejdę lajtowo. No to spróbuj. Ja jestem ciekawa tego, ja czekałam na to zadanie i żałuję, że się nie wykręciło. Tu masz schody, to musisz wejść po nich. W sensie, no nie musisz, no ale... Znaczy, no sprawdź, jestem ciekawa, czy zobaczy. Poczekaj, ja tylko wejdę do góry. Po prostu trzeba się skupić na odbijaniu piłki dobrze. I to jest takie łatwe? No bo kontrolujesz piłkę mocno. Nie, to ja myślałam, że to jest trudne. Lajtowe zadanie by to było. No nie, no najtrudniejszym w sumie chyba była rampa z tego wszystkiego. No a po co ja to kozuję dalej? Szczerze mówiąc, byłem pewien, że będę kozłował w ciul długo. Jakby byłem nastawiony na to, że będę z godzinkę, dwie sobie stał z piłką, tak, i ją kozłował. Rezerwujemy cały dzień na ten odcinek, bo będę kozłował do wieczora, będzie już ciemno i w ogóle. Tak samo ta minuta i tak dalej, jakby nie robi to różnicy, bo i tak jakbym teraz miał za zadanie 2 minuty, to i tak bym przegrał. Ola miała w ogóle dużo cięższe zadanie, moje było lajtowe. W każdym razie mam nadzieję, że film wam się podobał. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo filmy są codziennie o 14.00. Zapraszam na nasze Instagramy i widzimy się już niebawem. Pa, pa, cześć. Cześć. Prawie bym zapomniał o naszych 5 subskrybentach. Przypominam, że każdego dnia daily zapisujemy sobie 5 subskrybentów. Następnie te 5 osób ląduje w naszej wspaniałej maszynie i raz w tygodniu wybieramy stąd osobę, która wygrywa nagrodę z Koła Fortuny, a pod koniec daily jedna z tych osób wygra iPhone'a 13. Także warto subskrybować ten kanał i trzeba skomentować chociaż jakiś film. I zapomniałbym też wręczyć ci nagrodę, proszę. Dziękuję bardzo. Zgadza się, zgadza się. To tyle, cześć.